Rozmawiamy tuż po zakończeniu spotkania, w którym Bielszczanie zainaugurowali udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Futsalu do lat 19. Jak oceniasz sam projekt jako taki? To coś nowego w polskiej piłce halowej? No, uważam, że jest bardzo dobry projekt. Ja już o parę lat myślałem, że było dobre rozwiązanie te nasze futsalu. No to robić normalna liga, nie? No, dobra, że są teraz, każde rozgrywki są trzy fazy eliminacji, no to grasz jeden dzień, pięć meczów, zależy grupy po 10 minut i idziesz do finału. Uważam, że jeżeli chcemy dbać o nasze przyszłości jako futsalowe, no to trzeba te ligi otworzyć, bo po pierwsze pomaga futsalu, po drugie pomaga selekcjonerom na udziwę nasze na przyszłości. I co najmniej uważam, że też U17 był bardzo dobry projekt tworzyć normalna liga. Wróćmy teraz do realiów Cygańskiego Lasu. Parę dni temu rozpoczęli rozgrywki eliminacyjne 13-latkowie. Oglądaliśmy w akcji 19-latków. Niebawem ruszą także pozostałe kategorie wiekowe. Generalnie, od kiedy, w jak licznym gronie przygotowujecie się do sezonu 2023-2024? No, rozpoczynaliśmy tak jak każdy rok o pierwsze tygodniu szkoły. Praktycznie trenujemy raz na tydzień. Zależy też jaka klasę mają, bo jeżeli są na przykład 2008, są 40 coś, czyli tam ewidentnie jest niemożliwe trenować wszyscy razem i robiliśmy jeden tygodniu jeden grupa, drugi tydzień druga grupa, dopóki nie wybieraliśmy, mówimy tak, 16 idealna kadra, który występuje do rozgrywki, nie? Najbardziej łatwiej jedzie z młodymi, czyli 10, 11, 12 lat, bo tam nawet dwa razy w tygodniu się uda trenować i najtrudniej jest starszymi, bo w tym roku rekord awansowała nawet czwarta liga. W tamtym roku miałem trochę spokój, bo była tylko trzecia liga i dałem radę robić jakieś treningi starsze więcej, ale w tym roku awansowali też do czwartej ligi i utrudniło się całe moje robota, nie? Ale mam nadzieję, że teraz się skończyła liga, że zaczynamy trenować. Mówiłeś o trudnościach w pracy szkoleniowej, to teraz o ułatwieniach. Kto pomaga Andrzej Burcielowi w prowadzeniu tych wszystkich grup w kategoriach, które rywalizują w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski? No to ewidentnie jest, że sam cztery grupa rozgrywkowe, czyli 8 lat nie dałem rady. Czyli musieliśmy trafić jeden młody trener, który mnie pomaga dużo, Kuba Piecha. I on był na kursie rok temu ze mną tu Bielska, czyli znam dobre, jest dobry chłopak i zawsze do dyspozycji do pomaga, do roboty. Ale oprócz mnie mam nadzieję, że będzie kolejny pomóc nam trenerów, bo nawet dwóch trenerów są trochę za mało, bo mamy 14-15 treningów w tygodniu i trochę ciężko jest. Ale dopóki zdrowie podpisuje, no to idziemy dalej, a potem zobaczymy. To już na koniec pytanie o skryte cele, ciche marzenia przed sezonem. No to cele są takie jak każdy rok. Każdy rok pan mi da takie same pytania i takie same odpowiedzi pan ma. Nazwa rekordu powoduje jakie oczekiwanie, ale jak widzieliśmy dzisiaj na mecz z Seliotka, takie oczekiwania nie są bardzo proste. Ale oczywiście jako klub, który trenuje w futsalu raz na tydzień, czasem dwa razy na tydzień, oczekiwania są duże, no to marzenia są zawsze. Ja nie występowałem w jednym mistrzostwa, które nie marzyłem o złoto. Ale czasem się okaza, że tak nie jedzie prosto i dlatego mam 5 brązy i dwa spadku, nie? Ale ogólnie no to otwieraliśmy też ten projekt rozwijać Akademia w Rekordu, bo chcemy szkolić chłopaków, aby że za parę lat no to
trafimy jak chłopak, jak młody, który może regenerować ekstraklasa. Warto szkolić młody, dlatego zaczynaliśmy już od 2014 roku, czyli 9 lat. Zaczynamy normalnie raz na tydzień treningi futsalu, aby być więcej zapasu, mówimy tak, za 6-7 lata już zaczyna zobaczyć, jaki talent, który może nam pomagać. Dzięki za rozmowę i powodzenia. Ja również dziękuję i do widzenia. Gdybyś się zechciał przedstawić bieskiej publiczności, już wiemy, prawa ręka Andrzej Buciola, lewa ręka w sztabie szkoleniowym Samuela Jani, można tak określić? Myślę, że tak. Jakby jest to dla mnie nowa przygoda. Uczę się z każdym dniem, staram się pomagać, myślę, że wnoszę pewien powiew świeżości i cieszę się, że mogę tutaj być w takim klubie, jakim aktualnie się znajdujemy. Twoje dotychczasowe wcześniejsze związki z futsalem? Niewielkie, dużo wiedzy merytorycznej, wielu kursów, praca teoretyczna nad analizą, dużo pracuję z analizą i na tym bazuję. Zatem powodzenia w pracy z biało-zielonymi. Dziękuję bardzo.